N, panią Joannę Kuzik-Rostkowską, panią Elżbietę Jakubiak oraz dwóch liderów naszego województwa, tejże partii, pana Andrzeja Walkowiaka i Wojciecha Mojzesowicza. Proszę państwa, spotykamy się dzisiaj z powodu dziecka. Aby dziecko było w Polsce miało dobrze, to dobrze musi mieć rodzina. A wiecie państwo, że rodzić w tej chwili najlepiej wszędzie w Europie, tylko nie w Polsce. Ponieważ Polska akurat przeznacza tylko 0,08 PKB na rodzinę. W Europie, w Unii Europejskiej przeznacza się 2% PKB. A na przykład we Francji 3,6. Więc mamy do czego dążyć. Dzisiaj chcieliśmy w ogóle społeczeństwu przedstawić jeszcze raz, po raz któryś z kolei i mocno zaznaczyć, że partia PJN ma program prorodzinny. Chcemy dbać o rodzinę, chcemy dbać, a jak będziemy dbać o rodzinę, to będziemy dbać o dziecko. Bo tylko wtedy dziecko będzie szczęśliwe, kiedy będzie szczęśliwa rodzina. I bardzo proszę panie posłanki. Oczywiście. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Rzeczywiście dzień szczególny. Chciałam tylko zaznaczyć, że dziecko, ale też dzieci. Żeby tych dzieci było w Polsce więcej. Umawiałam się ze Elżbietą tak, że ja powiem jak jest, a Elżbieta powie jak będzie, kiedy uda nam się nasz program wprowadzić w życie, w co głęboko wierzę. Otóż dzisiaj jest tak, że co prawda już zmienił się przez ostatnie lata nastrój i już dzisiaj wiemy, że nie wolno wyrzucać mamy z pracy tylko dlatego, że została nią i praca w urlopie macierzyńskim, chociaż to oczywiście się dzieje, ale już to nie jest czymś oczywistym, jest to wstydliwe. Już dzisiaj wiemy, że dzieci należy wspierać, że należy wspierać rodziny z dziećmi, już to wszystko wiemy, natomiast nie potrafimy tak naprawdę dzisiaj polskiej rodzinie pomóc, nie mamy skutecznych instrumentów. Ja odwołam się do sytuacji dość symptomatycznej i bardzo przykrej. Otóż kilka tygodni temu w polskim parlamencie pojawił się taki projekt, w zasadzie dwa projekty, jeden był pisowski, drugi SLD-owski, który wkomponowywał się istniejące dzisiaj instrumenty, które mają pomagać polskiej rodzinie. I otóż oba te projekty z całym szacunkiem dla troski o dzieci, one dotyczyły tego, czy państwo polskie jest w stanie pomagać rodzinie na poziomie 154 zł, wtedy kiedy mama czy ojciec dziecka zdecyduje się kupić buty. Ja poczułam się tą debatą bardzo zażenowana. Pomyślałam sobie, do jakiego miejsca doszliśmy i jak bardzo mocno upokarzamy tak naprawdę polskie rodziny, skoro na forum parlamentu zastanawiamy się, czy możemy wydać 154 zł z tej wspólnej kasy państwowej, czy jak wydamy 155, to już będzie za dużo. Mamy ustawę o świadczeniach rodzinnych, to jest ustawa, do której kiedyś miało dostęp ponad 5 milionów polskich rodzin, teraz to jest 2,5 miliona. W związku z tym, z jednej strony, my politycy mamy świadomość tego, że musimy prowadzić politykę rodzinną, musimy prowadzić politykę demograficzną, czyli musimy mieć takie instrumenty, które będą zachęcały nas wszystkich, nas Polaków, do tego, żebyśmy chcieli mieć dzieci. I również powinny to być takie instrumenty, które dzisiaj pozwalają polskiej rodzinie na godnym poziomie żyć. Niestety jest tak, prawidłowość jest taka, że im więcej dzieci, tym większy kłopot i tym mniejsza czy słabsza kondycja finansowa polskich rodzin. 80% rodzin i rodziców w Polsce, czyli rodzin z trójką dzieci więcej, to są rodziny, które wymagają jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa, bo inaczej po prostu sobie nie radzą. Tutaj przedstawiamy państwu przykłady rzeczy, które są zawsze potrzebne w każdej rodzinie, a na które w dużej części, czy w jakiejś tam części rodzin po prostu nie stać. Mówimy tutaj o ubrankach, mówimy o pieluchach, mówimy o wakacjach dla dzieci, o zabawkach, o szczepionkach, o tym, żeby dzieci mogły się uczyć języków obcych, żeby miały rower, żeby były pieniądze na to, żeby można było chodzić do ortodonty, do dentysty. Mówimy o tym, że jest potrzebne
potrzebny dzisiaj już jako coś oczywistego, dostęp do internetu i oczywiście komputer. Czy wszystkie rodziny w Polsce dzisiaj to mają? Nie. Czy taki egoistyczny interes państwa po to, żebyśmy mogli mieć więcej dzieci, po to, żeby te dzieci miały dobre warunki rozwoju na przyszłość, czy potrzebujemy do dobrej polityki rodzinnej? Tak, ja w każdym razie marzy mi się taki moment, kiedy w polskim parlamencie nie będziemy się siłą 460 posłów zastanawiać, czy polski budżet stać na dopłacenie 154 zł na buciki dla dziecka, 155 już nie. W związku z tym uważamy, że to jest sprawa zupełnie podstawowa, zupełnie priorytetowa, zbudowanie takich instrumentów polityki rodzinnej i demograficznej, żeby ten komputer, rower, ortodonta, dentysta, pieluszki, zabawki, szczepionki, żeby to było po prostu w zasięgu ręki. Zdecydowaliśmy o tym mówić dzisiaj, dlatego że Dzień Dziecka to jest taki dzień, kiedy wyjątkowo głośno powinniśmy się o tę politykę rodzinną dopominać. I proszę Elżbietę, żeby powiedziała, co zrobimy. Właśnie, najważniejsze to mieć też pomysł. I my chcieliśmy, aby ten pomysł był bardzo jasno przedstawiony i od początku powstania PJN chcemy, żeby polityka rodzinna była z tym jednym z najważniejszych polityk i tych projektów, które będziemy przedkładać jako nasze najważniejsze zadanie do wypełnienia w parlamencie przyszłym. Proszę Państwa, my mówimy o polityce rodzinnej jako elemencie polityki gospodarczej. Do tej pory o polityce rodzinnej mówiliśmy wyłącznie w kategoriach polityki wspierania, polityki socjalnej i jesteśmy przekonani, że z tego sposobu myślenia trzeba wyjść. To musi być element polityki gospodarczej, bo bez silnej rodziny, bez zamożnej rodziny, bez rodziny, która inwestuje, nie będzie mocnego, silnego społeczeństwa. Przecież to rodziny wychowują dzieci, dają edukację, dokonują wyboru tego, czy ktoś będzie architektem, czy śpiewaczką. I rodzina powinna być tym pierwszym decydentem sposobu wydawania pieniędzy. Więc polityka rodzinna to przede wszystkim niskie podatki dla rodzin, niskie podatki dla rodzin z dziećmi. Dzisiaj, proszę Państwa, jest tak, jeszcze tu chwilę się odniosę do tego, co mówiła pani Joanna Kluzik-Rostkowska, że niezależnie od tego, czy mamy pięcioro, dziesięcioro, jedno dziecko, nasze podatki są dokładnie takie same. Od kilku lat ewentualnie możemy skorzystać z ulgi, ale to jest ulga, która raz jest, raz znika, pojawia się i znowu znika, tak jak ulgi budowlane, czy tak jak ulgi na internet, one są niestabilne w systemie. W związku z tym my uważamy, że im kto więcej ma dzieci, im więcej ponosi wydatków, ma tych zobowiązań więcej, tym mniej powinien płacić podatku do państwa. Chcemy, aby polska rodzina, która posiada dzieci, otrzymywała na każde dziecko w rodzinie 4600 zł. To jest wyliczone na podstawie badań i socjologicznych. Rozmawialiśmy z ekonomistami. Ten nasz projekt był omawiany z ludźmi, którzy polityką rodzinną zajmują się nie tylko w Polsce, ale i w Europie. To jest takie minimum, które pozwalałoby właśnie posyłać dzieci do szkół, kupować im to, co jest dzisiaj im niezbędne i potrzebne, czyli kupować im usługi edukacyjne, czy angielskie, czy tańce, czy inne, rozwijać ich ważne zdolności, bo to ma potem w przyszłości służyć państwu. Mówimy też o koncie edukacyjnym. Dzisiaj każdy mówi, chcemy w Polsce wyrównywać szanse. Każdy z nas ma prawo do dostępu do nauki, do korzystania z kultury, ale tak naprawdę czym ma być wyrównywanie szans? Wyrównywanie szans to było na biwak. Ma być równym dostępem, możliwością. I my chcemy, żeby każde w Polsce dziecko, które skończy czwarty rok życia, miało konto edukacyjne, na którym będą wpłacane kwoty 200 zł miesięcznie po to, żeby rodzice mogli wydać je na angielski, muzykę, hiszpański czy na zajęcia z matematyki, które są dzisiaj potrzebne. To nie jest projekt, który my wymyśliliśmy i taki nie istnieje na świecie. My, proszę Państwa, nie otwieramy już otwartych drzwi. Dzisiaj jest tak, że takie projekty polityki rodzinnej od 10 lat, więcej nawet jak od 10 lat, mają Francuzi, mają Szwedzi. Wprowadzają poszczególne kraje takie elementy polityki rodzinnej jako element polityki gospodarczej, bo wiedzą, że
niż demograficzny, to zawsze kryzys w gospodarce. Że zbyt mało rodzących się dzieci oznacza dla gospodarki niemożność wywiązywania się ze świadczeń wobec emerytów, czy niemożność inwestowania w inne dziedziny życia. To jest wszystko system naczyń połączonych i my apelujemy o zgodę w obszarze polityki rodzinnej. To był nasz pomysł, bardzo mocno podkreślamy i uważamy, że dzisiaj ten parlament i następny parlament mógłby zaznaczyć obszar zgody w ramach polityki rodzinnej. Nie musimy zaczynać wszystkiego od początku. Weźmy tylko te wzory, które istnieją. Wzór niemiecki czy francuski to są wzory opieki już nad matką w ciąży, a potem nad każdym dzieckiem, które się rodzi. Proszę Państwa, dzisiaj jest tak, że jeśli rodzina ma dwójkę dzieci, a chce mieć trzecie, to jednocześnie podejmuje decyzję o tym, żeby obniżyć sobie poziom życia o 40%. Bo proszę Państwa, dzisiaj pieluchy to jest konkretny wydatek, to jest konkretne 3,60 za każdą pieluchę. To jest, proszę Państwa, wydatek za szczepionkę, dentystę, za ortopedę, za ortodontę, a potem za przedszkole, za żłobek, za książki. Jesteśmy tuż przed końcem roku szkolnego, ale przed nami początek roku szkolnego i wtedy Państwo wszyscy będziecie świadkami tego, jak trudno jest kupić komplet książek w rodzinie, gdzie jest trójka czy czwórka dzieci. Dzisiaj komplet do szkoły podstawowej, do tych 1-3 kosztuje około 400 zł, ale w gimnazjum już około 700 zł. Proszę Państwa, państwo nie może abstrahować od tego rodzaju wydatków, od tego rodzaju potrzeb polskiej rodziny i my będziemy pracować i przedstawiać ten projekt za każdym razem, mówiąc o tym, że trzeba obniżyć podatki rodzinom, które posiadają dzieci. Są takie, jest kilka metod dojścia i my nie chcemy dzisiaj zamykać drogi, jak do tego dojść. To policzcie sobie Państwo, ile byśmy zaoszczędzili, reformując te fundusze. Po co ich 10? Dzisiaj przy systemach informatycznych, sposobach zarządzania pieniędzmi można stworzyć taki system, który będzie wydolniejszy, a zaoszczędzone pieniądze pójdą na politykę rodzinną. My mówimy, że pieniądze na politykę rodzinną z reformy finansów publicznych. I zapytaliśmy o to Polaków, czy byliby zdolni, skłonni na reformy w Polsce, jeśli pieniądze szłyby na rzeczy konkretne, na politykę rodzinną, na politykę związaną z poprawą sytuacji polskiej rodziny. Większość Polaków uważa, że mamy taką zgodę, że jest taka zgoda na zmianę tej polityki. Dla nas to jest element przyszłości Polski. Proszę Państwa, jeśli za poważny szef ZUS-u, bo dzisiaj szefem ZUS-u jest ktoś, kto zna się na tym, co robi, pisze raport, w którym podkreśla, że w roku 2030 będzie nas o kilka milionów mniej, to powinien być ten pierwszy dzwonek dla polityków. Bo im Polska mniejsza, tym nasz potencjał w gospodarce mniejszy, tym nasze możliwości rozwojowe i nasz udział w tym światowej wyścigu mniejszy. Dlatego apelujemy, żeby dzisiaj, 1 czerwca, żeby polityka rodzinna wyszła już z debat w domach, żeby wyszła już z debat dotyczących tego, czy warto, czy nie warto. Dzisiaj, 1 czerwca, wszystkie partie powinny podjąć decyzję o tym, że polityka rodzinna będzie priorytetem i przystąpmy do przygotowania konkretnych projektów podatkowych, rozwiązań, które będą polskiej rodzinie służyły. Jestem gotowa na Państwa pytania. Pani Joanna Kluzik odpowie również na wszystkie związane z tym projektem. Zapraszamy do pytań. Ja chciałam spytać po pierwsze te 200 zł na konto edukacyjne, one by miały iść w budżetu państwa, czy raczej by gminy? I o jakich funduszach Pani mówi? Mówimy o polityce państwa, czyli o rozwiązaniach ustawowych. Proszę Państwa, polityka polega na tym, że trzeba przygotować ustawy, które przeorientują całe funkcjonowanie finansów publicznych. Dzisiaj, gdyby Pani zapytała nawet ministra pracy, ile się dzisiaj wydaje na rodzinę, ile dzisiaj korzysta z budżetu państwa, ile otrzymuje wsparcia polska rodzina, tego nikt nie wie, bo to jest z jednej strony z funduszy, które
realizują obowiązek alimentacyjny, z drugiej strony z funduszy społecznych, z trzeciej strony z funduszy, którymi dysponuje gmina, z czwartej strony z funduszy pomocy społecznej. Jest, proszę Państwa, nie mówimy już o Narodowym Funduszu Zdrowia, który też ma przedziałkę na polską rodzinę. Tyle tylko, że nikt tego nie jest w stanie dzisiaj policzyć, jak to funkcjonuje i jak to powinno być zarządzane, żebyśmy wiedzieli, w jakim stopniu wspieramy. My mówimy o polityce podatkowej jako elemencie polityki gospodarczej, bo polityka rodzinna ma jeszcze dwa inne wymiary. To jest dostęp do kultury i dostęp do edukacji, proszę Państwa. Jeśli mówimy o polityce rodzinnej, to również musimy mówić o polityce związanej z dostępem do kultury. I nie może być tak, proszę Państwa, że do filharmonii rodzina z trójką dzieci nie pójdzie nigdy, ponieważ bilet kosztuje około 100 zł. A więc jednokrotne wyjście do filharmonii to 500 zł. To jest niemożliwe dla przeciętnej polskiej rodziny. Więc wprowadźmy bilety rodzinne do instytucji kultury. Wprowadźmy bilety rodzinne nie okazjonalnie na wakacje, tylko naprawdę je wprowadźmy. I to wtedy będzie i dobre dla Państwa, bo będziemy wychowywać lepiej obywateli, będziemy otwierać to, co jest ważne, a dzieci, proszę Państwa, są kapitałem każdego państwa, każdego narodu i po prostu kapitał trzeba wspierać różnymi metodami, a to dostępem jeśli do mogę jeszcze dodać, jeśli mogę dodać, bo ja rzeczywiście w momencie, kiedy byłam minister pracy, próbowałam się dowiedzieć, ile my wydajemy pieniędzy na politykę rodzinną w całości. Wtedy okazało się, że ja co prawda wiem, ile wydaje. A, i zapytałam o to ministra finansów. I minister finansów powiedział, że to nie wie. Dlatego, że część pieniędzy jest w Ministerstwie Pracy, część w Ministerstwie Infrastruktury, część w Ministerstwie Zdrowia. Tego nie wiadomo, ja mam takie przeświadczenie, że kimkolwiek będzie kolejny kryzys, pierwsza rzecz, jaką powinien zrobić, to zamknąć się z ministrem finansów i zdecydować, abstrahując od dzisiejszych sztywnych wydatków, bo dzisiaj ponad 70% wydatków budżetu to są wydatki, które są zapisane w ustawach, które się trudno nie ruszą. Więc jakby to nie jest kwestia jakiejś szczególnej, nie wiem, dobrej woli państwa, szlachetności państwa. To jest kwestia z jednej strony pewnej sprawiedliwości, czyli jak ktoś wprowadza więcej podatków pośrednich i wychowuje pokolenie, które będzie ważne dla wszystkich, bez względu na to, że mają dzieci, nie? No to jest kwestia pewnej równowagi. I jest to, wierzcie mi państwo, inwestycja. Jeżeli my nie zrobimy czegoś bardzo poważnego, to zaprzepaścimy te lata. Francja swój system budowała przez kilkanaście lat, bo też żeby było jasne. Polityka demograficzna, polityka rodzinna nie przyniesie efektu w ciągu roku. Dlatego często ona jest odsuwana po polityce, no bo politycy chcą mieć ten szybki efekt. Ale zobaczcie, w tym 2010 roku po raz pierwszy od 6 lat urodziło się mniej dzieci. 19 miesięcy jeszcze w 2009, w zeszłym roku już 413. Już coś się stało, tak? Że ten wzrost, który już tak się wydarzył, coś tam taki fajnie się zatrzymał. Nie mamy czasu, nie jest to łaska państwa w ramach polityka rodzina. Jest to interes społeczny. No, ja na przykład od samego początku postuluję zniesienie drugiego wycikowego. To znaczy dzisiaj mamy jedno wycikowe, które jest elementem całości świadczeń rodzinnych. I to wycikowe trafia do tych rodzin mniej zasobnych, ale mamy drugie wycikowe, które trafia do wszystkich. To jest w tym roku 413 milionów złotych. Wycikowe zostało wprowadzone w 2006 roku, to już straciliśmy ponad 2 miliardy złotych. Ja jestem przekonana, że te pieniądze znacznie lepiej pracowałyby na przykład przy ustawie żłobkowo-przedszkolnej, bo z kolei na ustawę żłobkowo-przedszkolną pieniędzy brakuje. Zobaczcie Państwo, co się robi, kto się w tej chwili dzieje, tak? Wszyscy się ucieszyliśmy, że po wielu latach ta ustawa weszła w życie, ale okazało się, że nie ma na nią pieniędzy. I efekt jest odwrotny od oczekiwanego, bo w dużych miastach gazuje się monarzowi, że trzeba będzie płacić więcej. Ja jestem przekonana,
że politykę społeczną trzeba wykonywać w całości, czyli trzeba pozatykać te dziury w tym sicie, bo one w tej chwili są na naprawdę bardzo duże. Dzisiaj w gazecie widziałam na stronie internetowej, jest tekst o tym, ilu my mamy realnie bezrobotnych, a ilu mamy tych, którzy wcale nimi nie są, tylko po prostu jest dziurawe sito, więc sięgają do też środków. To musi pracować w całości. Ja nie wiem, czy chcecie o tym słuchać, bo mamy 3 godziny, to jest to dosyć szczegółowa rzecz, ale z jednej strony trzeba zrewolucjonizować rynek pracy. Muszą być urzędy pracy, które nie są urzędami do rejestracji bezrobotnych, tylko są urzędami, które rzeczywiście coś potrafią zrobić. Żeby to się stało, moim zdaniem trzeba otworzyć szeroko wrota do niepublicznych agencji zatrudnienia, które będą tu miały znacznie lepsze warunki niż mają dzisiaj, po to, żeby stworzyć konkurencję dla urzędów pracy, nie ma co się oszukiwać, ale również po to, bo okazuje się, że niepubliczne agencje zawsze lepiej sobie radzą z takimi długotrwale bezrobotnymi. Są po prostu skuteczniejsze wtedy, kiedy trzeba wyciągać na rynek pracy kogoś, kto jest pozbawiony pracy 5, 7, 9 lat. To wszystko musi działać w systemie pomocowym, więc ja uważam, że również inaczej powinien być określony próg dostępu do świadczeń rodzinnych. On powinien być znacznie wyższy, ale pieniądze powinny być dosypywane, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że taka sama pomoc jest bez względu, czy rodzina na jedną osobę ma 200 zł, czy 503. Znaczy ta pomoc jest taka sama. Uważam, że ona powinna być solidniejsza, jak jest 200 i jakby nieco mniejsza, jak jest 503. Kłopot polega na tym, że jest próg dostępu do 504, więc jak rodzina ma 505, to już tego systemu nie ma. Ja postuluję znacznie wyższy próg, postawmy go na przykład na poziomie 1000 i dosypujmy, czyli jak ktoś ma 200 zł, to dosypiemy mu więcej, jak ktoś ma 600 zł, to dosypiemy mu mniej. Oczywiście budżetu państwa nie stać się na to, żeby dosypać z całej sumy, znaczy tej różnicy, tak? Czyli jak ktoś ma 200, żeby dosypać mu 700. Ale to można ustawić na poziomie 50-60% tej sumy. To już są szczegółowe rzeczy, które musi rozstrzygnąć minister finansów, ale uważam, że to byłby znacznie lepszy, to znacznie.